Halo, halo, jak jestem tu, jak tu jest żywo. Witam was przeserdecznie, kochani. W Gryfowie może się dziać tylko jedno wielkie święto dziecięcej piłki nożnej, kochani. Dzisiaj w roczniku 2009. Przypominam, kochani, cześć Milenka, dawaj tu. Mili, Mila, dawaj pionę. Cześć Werbeluchu. Cześć kochana. Kochani, no dzisiaj akurat po drugiej stronie barykady, przypominacie sobie, z Milenką sporo turniejów Nasia rozegrała. Graliśmy z Liskami, natomiast dzisiaj Nasia nasza niebieska, kochani. Jesteśmy z Football Academy. Natomiast no, muszę powiedzieć, że nie znam chłopców, dlatego że to jest chyba grupa numer 2. Nie znam wszystkich w każdym razie chłopców. Kochani, no nie będziemy mogli po imieniu ponazywać, bo po prostu nie znamy. Football Academy dysponuje bardzo dużą, kochani, ilością dzieci. Turniej jest sporo. Jedne grupy grają na jednych turniejach, drugie na drugich. Kochani, my dzisiaj jesteśmy na turnieju tutaj w Gryfowie, w trakcie turniejów sylwestrowych, kochani. Znacie już tego misia. Tutaj po parkietach wczoraj Kudełek biegał. Robił naprawdę świetną, wspaniałą, niesamowitą robotę. Natomiast dzisiaj, kochani, dzisiaj będą bawić się rocznik 2009. Wśród nich oczywiście Nasia Milenka, to dziewczynki 2.8, natomiast dziewczynki mogą być rok starsze, kochani, od chłopców. Także w tej chwili jeszcze raz serdecznie was witam. Zobaczcie, trwają rozgrywki, za moment będzie prezentacja drużyn. Mówię, my na tej sali jesteśmy, kochani, praktycznie trzeci raz z rzędu. Cześć, witaj serdecznie, nasi przyjaciele z Listów, kochani. Natomiast no, gdzieś tam się trener Łukasz w tej chwili zapodział i troszkę nam się teraz kontakt rozmył. Natomiast, kochani, no mamy gospodarza, w roli gospodarza, jednego z gospodarzy, kochani, Krzysztof. Krzysztof, witamy cię serdecznie jeszcze raz. Przyjmij nasze serdeczne gratulacje z okazji no, wspaniałej inicjatywy, kochani. To, co się tutaj dzieje, to jest no, nieprawdopodobne. Ile tu padło goli przez 3 dni, kochani, ilu tu zawodników w różnych kategoriach wiekowych się pobawiło, to jest niesamowite. 2, 4, 6, 8, 10 drużyn dzisiaj, kochani, zobaczymy. A jakie drużyny, to za momencik oddamy głos organizatorowi. Trwa w tej chwili, słuchajcie, odprawa trenerów. Drużynę dzisiaj prowadzi trener Grzesiu. Natomiast no, zobaczymy, kochani, zdaje się, że Piotrka jeszcze widziałem. Tak, Piotrek dzisiaj w roli bramkarza na bramce. No, witaj Piotruś. Na co dzień Piotrek trenuje razem z Nasią, natomiast jakby no, naszej, myślę, jedynki, tej turniejowej jedynki dzisiaj na turnieju nie ma. Także myślę, że będą mieć naprawdę mocną przeprawę, będą mieć dużo grania, będą zbierać dzisiaj, kochani, doświadczenia. Jakby myślę, że nie możemy być nastawieni na granie wynikowe dzisiaj, kochani, dlatego że jakby dzieci są z różnym poziomem, kochani, doświadczenia. Trener, kochani, daje szansę pograć wszystkim. Jedni mają doświadczenie mniejsze, drugi większe, ale słuchajcie, tych z największym doświadczeniem turniejowym w roczniku 2.9, tych, którzy w ostatnim turnieju, zdaje się, dla rocznika 2009 o bezpośrednie wygranie turnieju zagrali mecz z Gryfowem, przepraszam, tak dokładnie, ze szkółką Gryfowa. Natomiast no, dzisiaj myślę, ten scenariusz będzie nie do powtórzenia, dlatego że, mówię, chłopcy są z troszkę mniejszym doświadczeniem, kochani, turniejowym. Myślałem, że może będzie Szerowszana, która dosyć mocno pomaga Naśce. Dziewczynki się bardzo tam rozumieją, fajnie mi się gra. Pozdrawiamy Roxy serdecznie. Przypominam, że Roxy to jest urodzona koleżanka w tym samym dniu co Naśka. Także, kochani, obie dziewczynki przychodzą na świat tego samego dnia. Obie grają w piłkę, obie się bardzo lubią. Także no, przed nami, kochani, dzisiaj mnóstwo fajnej, ciekawej, kochani, zabawy. Natomiast myślę, tyle z takiej króciutkiej rozgrzewki z Gryfowa. Przypominamy, że Gryfów to miejscowość na trasie z Gorzelec Jelenia, mniej więcej po środku, około 30-40 kilometra, myślę 30 bardziej w jedną, 30 w drugą. Niewielka miejscowość, ale kochani, z wielkimi ludźmi. Także jeszcze raz, słuchajcie, wiele organizatorów, oni tutaj dzisiaj naprawdę robią kawał roboty. Kochani, seria turniejów sylwestrowych trwa od 3 dni. Ja im naprawdę, kochani, gratuluję. Ciężko powiedzieć, że zazdroszczę, pomimo że jestem pasjonatem piłki nożnej, kochani, tej dziecięcej. To 3 dni na sali, kochani, w hałasie, w Karmidrze, na emocjach, naprawdę robi bardzo duży taki bałagan, kochani, w głowie. Także mój komentarz może dzisiaj być troszkę trudny, ale myślę, że mi to wybaczycie. Mówię, jestem w dużym ciągu turniejowym, natomiast dzisiaj go przerywamy, idziemy odpocząć.
Przypominam, Gutek za niedługo jedzie, kochani, do Setniewa, także pojadę, troszkę zregeneruję się nad morzem po tym bardzo takim intensywnym okresie, po tym bardzo intensywnym, słuchajcie, piłkarskim czasie. Natomiast w tej chwili, słuchajcie, drużyny już się ustawiają na swoich miejscach, na swoich grzybkach. No, za momencik startujemy. Ja wrócę, jak będzie oficjalne otwarcie. Tam jeszcze, mówię, plany się rozdają. Robią, kochani, ostatnie ustalenia turniejowe. Za momencik startujemy w turnieju. Do zobaczenia. Przepraszam, najpierw jeszcze do zobaczenia w trakcie oficjalnego przedstawienia, oficjalnej prezentacji drużyn. Zaraz do Was wracam. Kochani, mamy już wyciszoną muzykę, mamy już Arka, Arkadiusz Cichoń, kochani, w roli gospodarza rozpoczynamy. Witam wszystkich serdecznie na Witam serdecznie na naszym turnieju patrona dzisiejszego turnieju, burmistrza gminy miasta Kraszyńskie, pana Olgierda Prosita. Witamy serdecznie, gratulujemy. Witam przede wszystkim młodych adeptów piłki nożnej, tych, którzy dzisiaj będą znaleźć się tu na boisku, którzy będą przeżywać radosne chwile z futbolem. Witam serdecznie Futbol Akademii Wrocławiec. Brawo. Witam bardzo serdecznie Kargorosze Jelenia. Witam Pogoń Mleki. Również witam Łużyce Lubak. Kolejna drużyna to jest Włókniarz Lis. Liski Olszyna. Lotnik Jerzy Sudecki. Klub sportowy Rodnica. BKS Bolesławiec. I gospodarze trzeciego turnieju Żółta Pytańska WPLC. Pozwolę sobie na to, że pana burmistrza, który otworzył oficjalnie Żółtą Pytańską. Drodzy zawodniczki, szanowni zawodnicy, drodzy trenerzy, szanowni agencje i kibice i szanowni organizatorzy, już po raz trzeci dzisiaj w sumie dwa dni też poprzedzamy pewnie miejskie i innych wypadkowych. Chciałbym organizatorom serdecznie pogratulować, bo to duży wysiłek organizacyjny, ale również także finansowy. Chciałbym poprosić Was wszystkich serdecznie. Dawaj pięć. Aśka, dawaj. Powodzenie.
kochani, Mateuszek to jest wspaniały piłkarz, rocznik 2.9, kochani, operuje w rocznikach 2.7, to duma i pociecha. Krzysia, jeszcze raz gratulujemy, fajna ekipa, super banda, kolejny fajny duet, kochani, tato i syn, z takich rzeczy trzeba czerpać inspirację, ale ja dzisiaj jestem w duecie właśnie z tą piękną, wspaniałą panną. Życzymy Ci, Nadusiu, wspaniałej zabawy, jak najwięcej udanych, pięknych akcji. Myślę, że drużynowo będzie nam ciężko dzisiaj tutaj powalczyć, dlatego że znamy dziecięcą piłkę nożną, znamy przekrój drużyn, które dzisiaj tutaj będą grać i będzie im naprawdę trudno pograć w dzisiejszym turnieju. Natomiast niech się świetnie bawią. Myślę, że na pewno pomijając jakby granie wynikowe, bo już dla tego rocznika 2.9 często gdzieś tam pojawia się takie ciśnienie, zresztą niepotrzebne, bo to też jeszcze pamiętajmy, są kochani dzieciaczki, to też jeszcze jest moment, kiedy można ten entuzjazm piłkarski młodego piłkarza zabić, a naprawdę szkoda. Pamiętajcie, że rolą naszą, nas rodziców, kochani, jest wzmacniać, pocieszać. Krzysiu, przyjmij na Twoje ręce jeszcze raz gratulacje, wspaniała impreza. Dziękuję za to, że przyjechaliście. My się bardzo cieszymy, z wielką dumą tu jestem. Słuchaj, znam na pamięć już drogę do Gryfowa. Ale za każdy. Dokładnie, dlatego jeszcze raz dziękuję. Przyjmij ode mnie też podziękowania dla wszystkich organizatorów. Kochani, Krzyś, wiceprezes w klubie, bardzo zaangażowana osoba. Kochani, życzymy Wam, Waszym klubom tak wspaniałych pasjonatów piłki nożnej. Słuchajcie, czekałem na pierwszy gwizdek, który się już pojawił, także mamy otwarcie, mamy też dziewczynkę w czerwonych koszulkach. To pięknie, że dziewczynki są. Ja dzisiaj w tej relacji będę starał się troszeczkę właśnie do dziewczynek tą relację kierować, dlatego że dzisiaj jestem tylko ja i Nasia. Kudełek wczoraj tutaj pograł, kochani. Przypominam, że udało mu się dostać, może inaczej, nie udało, bo żeby zostać najlepszym zawodnikiem turnieju, kochani, może się udać jakiś gol, jakaś interwencja, natomiast żeby zostać najlepszym zawodnikiem turnieju, to po prostu trzeba z przekroju turnieju coś tam ciekawego pokazać. Myślę, że Kudełek, kochani, urzekł swoją szybkością, dynamiką, techniką i w stosunku 6-0, takie dostaliśmy informacje, został wybrany wczoraj najlepszym zawodnikiem turnieju. Natomiast, kochani, dzisiaj kolejna zabawa, tak jak mówię, jestem z Nasią. Gutek odpoczywa, zbiera siły na Trzetniewo, jedziemy, kochani, do Władysławowa. Będę sam chciał też tam troszeczkę, kochani, się zregenerować i odpocząć, dlatego że bardzo intensywny czas za nami, naprawdę bardzo pracowity i trudny rok, kochani. 2018 to był rok, nie chciałbym być negatywny w tym przekazie, bo już mnie znacie z tej strony, natomiast rok o tyle trudny, że gdzieś tam, jak pamiętacie, nas pokradali, nasza rodzina przechodziła bardzo duże zawirowania, nie do końca byliśmy pewni, czy to się uda, kochani, przetrzymać, natomiast udało się, dzięki Bozi za to. Od Was dostaliśmy dużo wsparcia. Pamiętajcie, kochamy bardzo, natomiast teraz wyłączam, pojawię się, kochani, przy naszym pierwszym spotkaniu naszej młodziutkiej drużyny FA, dlatego że młodziutkiej pod kątem, kochani, doświadczenia turniejowego. Tak jak mówię, myśmy troszkę już turniej rozegrali z FA, troszkę poznaliśmy dzieci, wiemy, które mają za sobą więcej grania, które mają mniej, kochani. Nigdy nie mówimy, że piłkarz jest lepszy czy gorszy, bo tak naprawdę, kochani, najczęściej dzieli ich ilość pracy, jaką wykonali. Czyli jedni są więcej roztrenowani, drudzy po prostu mniej. Do zobaczenia, tak jak mówię, za kilka chwil.